Siema, siema, widzu, witam cię bardzo serdecznie. Ja mam taką tendencję. Tendencję do tego, że na przykład jak zacznę oglądać film jakiś, no i już się wkręcę i na przykład nie muszę gdzieś wyjść, coś, to muszę wrócić do od razu obejrzeć, nie? Muszę jakby dokończyć film. No i tak samo mi się wydaje, że jest w tym przypadku, no i to ma swoje wady, no i ma też swoje zalety, ale wydaje mi się, że tych wad jest o wiele więcej w dzisiejszym wypadku, bo wyszła druga część Randek z Pasutem, a jak wiecie, pierwszej części nie byłem wielkim fanem. No ale mam takie nastawienie, że skoro już pierwszy obejrzeliśmy, to drugie też już jakoś przebolimy, no. Przebolimy? To jest w ogóle słowo? Chyba nie. Ale mniejsza. No, oglądamy drugą część o Randek z Pasutem. Zobaczymy, czy coś ciekawszego może będzie. Czy będzie większy szacunek do siebie od kobiet. Czy Pasut też lepiej jakoś wyjdzie. We wszystko wątpię. Ale lepiej się nastawić źle i się zaskoczyć pozytywnie niż odwrotnie. To jest też w sumie sentymentalny trochę odcinek pod takim względem, że jest to ostatni odcinek Gołców. W sensie ostatni taki prawdziwy z Randek Gołców w starym składzie tak zwanym, więc w sumie może nawet i dla tego faktu jest to warto obejrzeć. Zobaczymy, co jest ciekawego. A dlaczego wchodzisz w czymś takim? Bo nie mam nic pod sobą. A zobacz na mnie. Nieprawda, przecież widzę, że ci się majtki przebijają. Aha, super. Mam nadzieję, że to audio jest tylko przez chwilę. Naprawdę, Goats, wielka ambasada, setki tysięcy kosztów na miesiąc. Oj, nawet mikrofonu normalnie nie potrafią ustawić, żeby nie było echa, nie wiem, no cokolwiek tam zrobić. Serio? Ja myślę, że pierwsza część będzie męczarnią, ale druga się okazuje chyba być jeszcze większą. Znaczy, to jest początek, 5 sekund obejrzeliśmy. Dobra, dalej. No i to zmusiłam dla ciebie. Dobra, ściągaj. No przecież to jest kostium. Mogę usiąść? Tak. A nie poczęstujesz mnie, bo za nie wygląda? Generalnie ta interakcja nie wygląda jak dziewczyna, która przyszła na randkę i jakby ma interakcję z osobą, z którą chce być, tylko... Bardziej jakby o niej zapłacił, żeby tam był, nie wiem, tak trochę. W takim sensie, że jakby jakakolwiek randka była i chłop by do ciebie mówił, rozbieraj się, no jesteś na basenie, rozbieraj się, no to prawdopodobnie byś liścia sprzedała i poszła też coś takiego, a nie robiła to, co ci mówi. Ja sobie muszę polać, bo ty jesteś brzydka i głupia i nie chcę mi z tobą gadać. Pij, mam dla ciebie wyzwanie. Nie no, ej, ale o co chodzi? Jesteś brzydka i głupia. Muszę polać, żeby z tobą jakkolwiek mieć chęć gadać. Co? Ej, to naprawdę zaczynamy na początku już mocno. Ja jestem w szoku, że oni po tym wszystkim i tak ten odcinek wypuścili, jakby rozumiem. O, ale mocny odcinek, ale to nawet zabawne nie jest, to jest po prostu przykre. Boże, jakie ty... Nie wskakuj jeszcze, stop! Chcesz mnie poglądać? Tak, chcę cię poglądać. Lubicie tatuaże, czy nie, jak jest tak dużo? Jak nie jest przesztanie, to lubię, ale to ona ma dobrze jeszcze. Obróć się. Może faktycznie problemem jest to, że te dziewczyny przychodziły tam, żeby dostać tam nagrodę na koniec, przez co jakby ich umiary może przez wizję pieniędzy jakby gdzieś tam uciekały. A co tym zasadzie 3 miesięcy? Że 3 miesiące a potem nie odbieram telefonu od ciebie. 3 miesiące bez ryzyku. 3 miesiące. Ale słuchaj, co to za zasada jest? A nie, ludzie mówili, że te dziewczyny tam przychodzą, to nie miałam w ogóle jakichkolwiek zasad. I jednak się myliliście, ona ma. Tylko je po prostu łamie, bo chłop do swojej ją trzyma w basenie, więc gdzie taj brak dotyku jest? Ta, że a we wodzie to się nie liczy, bo wiadomo, że H2O jest między nami. Możemy tylko ci zamoczyć buzi, żebyśmy zbyt takiego makijażu, raz czy nie? Co, wstydzisz się? Nie, na pierwszej randce. To na pierwszej randce się całujesz, a bez makijażu nie możesz być? Bez kitu. Dopiero się całowała z nim na pierwszej randce, ale bez makijażu nie może być. O co mi chodzi? To jest logika tych wszystkich ludzi tam, co przychodzą. Twoją wiedzę, nie? To ile banana by zmieściła? Tyle by zmieściła? Tyle? Może ty. To dobrze, to nieźle. Ale nie zaprezentuję, tak żebyś nie... Nie, no, nie chcę tego, tylko chcę, żebyś ugryzła sobie. Tak, jedzenie banana nawet będzie na IG dostępne. Takie właśnie content tutaj się tworzy, ale w sumie jak ja to tak sobie oglądam, to ja nie mam pojęcia nic o tych typiarach. Bardziej jakby wiem o ich życiu aktualnym niż o czymkolwiek innym. A to nie jest tak, że na randkach powinno się jakby poznawać drugą osobę, a nie tylko jakby sprawy łóżkowe? Dlatego tak jak nie miałem jakiejkolwiek wiary w to, że jakikolwiek związek wyniknie z tych randek czajnika, co tam jeszcze jakkolwiek normalnie to wszystko wygląda, to tutaj na pewno nic z tego nie wyniknie. Ja się przychodzi do gołcy. Na ciebie przyszłam tutaj. Jak nieprawda przyszłaś do atencji, patrz, tam kamera patrzy. Dobra, weź ją za nóż normalnie w wodzie. Chciałem zauważyć jedną rzecz, że gołc ceniło bardziej
to, co widać na kamerze, czyli wow, będzie basen, ale śmiesznie, bo wiecie, będą w strojach kąpielowych dziewczyny, niż audio, bo wiadomo, że na basenie będzie słabe audio. Tyle dobrze, że faktycznie te napisy są, bo tak to nie rozumiał większości rzeczy, ale no, tak jak we Freak Fightach, rzadko wierzę, że ktokolwiek tam przychodzi dla czegoś innego niż atencja oraz pieniądze. To tutaj na pewno nie wierzę, że ktokolwiek przyszedł po, nie wiem, cokolwiek oprócz atencji. I pokaż, zobacz jej stopy i powiedz, ale p***ane stopy, o Jezu. Ale masz p***lone stopy. Wcale nie. No, ale nie, tak serio, to jak nie lubię stóp, to te są naprawdę ładne. Jakich czasów dożyliśmy, że fragment o stopach mnie najbardziej rozbawił? Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, może się, no w tym roku się zmieniam. A po prostu Ghost się stało tak nieznośne, że nawet stopy są już znośne. Ja też tak pamiętam, ale tylko kobieta. Fajne te goci. Takie nie za mądre, ale tak. Miło się ogląda chyba. No mega mi się miło ogląda, nie? Fajnie, fajnie, fajnie się po prostu czyta napisy. I słuchać echo cały czas i mega super, przyjemnie się to ogląda, no. Jak ją unosisz od tej kamery głównej. Ja dam nawet cię Ale jedno trzeba im przyznać, że to jest naprawdę oryginalny content, bo takiego contentu jeszcze nie widziałem w Ameryce, w Anglii, nigdzie takiego czegoś nie widziałem, niby ich porównywałem do Sidemenów, ale tak stulejarskiego contentu to ja nigdy nie widziałem. Nigdy za granicą, tylko Polacy by mogli takie coś zrobić. Jesteśmy na YouTubie, a chłop się zachowuje jakby był na Twitchu. Nie. Dlaczego? No to usiądźmy, porozmawiamy. Julcia, ty jesteś taka piękna, masz takie idealne ciało. Czemu ty nie chcesz się w kostiumie kąpielowym pokazać? Okej, jedna dopiero, która tam faktycznie weszła i jakby w normalnym ciuchu i ej, pogadajmy może trochę czy coś, zanim zobaczysz moje cztery litery. Tylko z ciekawości sobie zobaczyłem szybko, co ona robiła w pierwszej części i się całowali oraz dawał swoją głowę między jej argumenty, więc no, tyle z tego szacunku do siebie i porozmawiajmy na początku. Chyba, że się opamiętała nagle. Proś Roberta, żeby cię wziął na ręce. Co ci powiedzieli? Pocałuj Roberta w część ciała, która ci się najbardziej w nim podoba. Najbardziej jej się podoba w Robercie jego ucho? Okej, no dobra, no. Każdy ma swoje preferencje. Nie będę się z tego śmiał, przepraszam. Teraz daj mi maskę. Okej. Okay. Nie, przepraszam, odpadasz. W sensie idź. Hej, dobra? Serio? Nie no, powiedz, że żartujesz. Żartuję, żartuję. A czemu nie masz kostiumu? Mam pod spodem, ale chcę jeszcze rozmawiać z tobą. O, to jest ta, co miała coś tam na sobie i ona w ogóle się nie pokazywała, ani swojego ciała, ani tego. Okej, dobra, okej, ta jest z normalnym murałem i chyba jedyna normalna spośród nich wszystkich, że faktycznie chce pogadać. Ciekawe, czy też się zakończy tak, że po prostu rozbierze się i tyle, i będzie jak wszystkie. Chcę spacjeć to fotografem. Robię, tak, robię kursy zdjęcia. Myślałam, że może ty lubię parę fotek. To jest po prostu, jakby nie słyszę, co oni mówią, ale po prostu ona robi jemu zdjęcia i to jest najprzyjemniejsze, co obejrzałem przez ostatnie parę minut. Ogólnie teraz mógłby złapać za szyję, za nie? Za biodra. A generalnie po prostu się całują. Mega interesujące, nawet mi się tego nie chce wam obrzydzać, nie wiem, jedzenia, jeżeli teraz jecie podczas oglądania tego. Ale oni za bardzo fantazjują o tym. Ej, wiecie czego mi brakuje w tym basenie? Kamery podwodnej. No. GoPro pod wodą jakby dać. Kolejny mikrofon, nie wiem, wygłuszenie w basenie tymczasowe? Nie. GoPro we wodzie, uuu! Ej, taka piękna dziewczyna, to co ty zasłaniałaś buzię? Ty śliczna. Ej, zobacz, jakie maskutki, wielki brzuszek mały. No, to jest ta, co zasłaniała buzię, no i jakby ktoś się spodziewał, nie wiem, czy oni tak to bardzo pocięli, ale nagle ona się w ogóle rozbiera po tym, jak powiedziała, że chce porozmawiać, no ale dobra. Może ja zrobimy razem kiedyś jakiś wywiad? Oczywiście, że i tak. I pójdziemy razem na miasto na przykład. Oczywiście, że nie. Dobra, kończymy. Buziaczki, dziękuję ci. A ona miała cały pseudo przekaz i to, że nie pokazuje twarzy i tak dalej, tylko żeby go zapytać, czy zrobi z nią filmik, tak? Patrzcie, co on robi. To się nie nadaje ani na Instagram, na nic to się nie nadaje. A tutaj masz spięte? Nie, to jest porządek. A tutaj? Tego nie do końca rozumiem, skoro nigdzie się nie nadaje, to czemu mu nie powiedzą, ej, weź przestań, przesadzasz, to i granica jest jakby już, już poszła, jakby byliśmy na granicy, już to nie jest granica, już przeszliśmy na stronę pomarańczową. Ale chyba tylko dlatego, że oni sami dla siebie to tak naprawdę robią. Chcą sobie po prostu pooglądać cztery litery typiary, super. Nie no, to jest... Ale ona się daje, musiała rozbierać przecież, o... Okej, no, daj pierwsza?
Jakby to w ogóle, jakby nie wiem. Ja też nie wiem, bo to jest ta typiara, która chciała pierwszy rozmawiać, ja mówiłem, o, jakaś normalna z morałem czy coś, a ona w ogóle bez góry jakby kąpielowej tam sobie świeci do kamery, no. Ja tobie. Dobra. Zakładź się na brzuszku. No kładź się na brzuchu. Nie no, spoko, naprawdę fajnie się ogląda generalnie, powiem wam. Dobrze, macie farta, że mogę wycinać większość, bo większość właśnie tak wygląda, nie? Że ani dobrze nie słychać, bo mikrofony już wiemy jakie są, już wiele razy mówiłem. No i blurują wszystko, bo nic się nie nadaje na YouTube'a, co robią. Więc super, mega, content na YouTube'a. Super casting. Tak, brawo Izak, brawo za casting. Gdzie ty je znajdujesz te dziewczyny? Naprawdę Izak znajdował te dziewczyny? Chciałbym powiedzieć, że to wiele tłumaczy, ale to nic nie tłumaczy. Spodziewałem się, że Wardęga na przykład je szukał, no ale dobra. Coś, co mnie równie dziwi, to jest to, że Kasper Bloński dalej nie zamazał swojego tatuażu z Team X, że dalej go ma po prostu widocznego, a taki Trąba w sumie krócej jest poza ekipą, a już sobie Freeza zamazał. No dobra, to Sylwek nie kazał. Tak naprawdę to ich nawet nie słyszę. Ja jestem pod wrażeniem tych lasek, że wszystkie po kolei chcą się zmylizać. No ja też jestem mega pod wrażeniem. Wow, super. Prawdzie nie chciała mnie pocałować, prawda? Prawda. Ale to ja to szanuję, ma tatuaże, ale malutko. Ma najsłodsze po prostu, nie... Tutaj wybieranie oczywiście jak produkt z tej, z półki w sklepie, ale to raczej się wszyscy spodziewaliśmy. Panowie, jeżeli ja wybiorę Sabinę, to będzie, że ją znam. Nie, no to nie, normalnie. My raczej myśl o sobie teraz. O sobie myśl, nie o innym. Myśl swoim uczuciem. A poza tym ja jestem przekonany, że ona wybierze kasę. Ja jestem przekonany, że każda dziewczyna, która tam poszła i robiła to, co robiła, raczej za darmo tego nie robiła, tak szczerze mówiąc. Ale tak, to jest wielki finał, dwie osoby, które zostały, jedna to jakaś osoba, która tam z nim nagrywała odcinki, więc jakoś tam się znają. Dobra, wybieraj. Masz do wyboru, albo randka z Robertem, którą my zorganizujemy i będzie na przykład z tego odcinek na ambasadzie. Wybrał tą ciemnowłosą, której nie znam, to okej lub nie okej, nie miałam tak szczerze opinii jakiejkolwiek. Ale ciekawe, jednak dość, że może pieniądze wybrać, ciekawe jaka kwota, to jeszcze może wybrać atencję, co wydaje mi się, że też może być dobrym czynnikiem. Czyli tak naprawdę one grają o to, czy będzie atencja, czy będzie hajs, czyli fame albo hajs. Tak. Ja już wiem, co ona wybiera. Albo pieniądze teraz, albo inwestycja na przyszłość. Aha, czyli wybierze pieniądze. To w sumie chyba mądrzejsze niż ten odcinek na ambasadzie, tym bardziej, że po tym odcinku już gołców nie było, więc i tak tego odcinka by pewnie nie było. Ale czy to poniżanie siebie, lizanie obcego chłopa przed kamerami i robienie z siebie głupka dla 5000 było tego warte? Nie wiem, każdy ma swój tam cennik. Pieniądze wzięłabym dlatego, bo moi rodzice budują dom teraz. Budowa domu w tych czasach jest droga. Naprawdę droga, mówimy bardzo, bardzo droga. Wiadomo, 5 tysięcy im pomoże jak najbardziej, ale czy to było warte? Nie, nie. A próbuję po prostu umoralnić to, że przyszła zrobić ze siebie pośmiewisko i taką atencjuszkę i tak dalej dla 5 koła, no może tak. Czemu cię wybrałem? Bo się bardzo, bardzo stresowałaś na początku. Bo się stresowałaś. I się przełamałaś po prostu. I to się bardzo ceni. Ludzi, którzy przełamują swoje bariery. Bierz te... Okej, okay, wow, super morał na koniec. Przełamujcie swoje bariery. Tak widzowie. Mega morał, fajnie. O, ja z tym kończę. Jak dobrze, już koniec. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, oglądać do końca. Widzimy się jutro, na razie.